Która oś liczbowa przedstawia 47 dodać 22? Zobaczmy. Pierwsza oś zaczyna się od 47 i dodajemy 20, żeby dostać się do 67, a potem dodajemy 2 i lądujemy w 69. Jeżeli dodajemy 20 i potem dodajemy 2, to dodajemy 22. To wygląda na prawidłowe. Zobaczmy, dlaczego ten przykład nie wygląda na prawidłowy. Dodajemy 2, żeby dostać się do 49, a potem jeszcze 2, żeby dostać się do 51. To nie jest dodawanie 22, to jest dodawanie 2 i 2, czyli 4. Żeby dodać 22, musimy dodać 20, a potem 2. W tej odpowiedzi dodajemy 20 i potem dodajemy 2, ale nie startujemy w 47, startujemy w 74, czyli to jest 74 dodać 22. Czyli poprawna jest tylko pierwsza odpowiedź. Zróbmy jeszcze parę przykładów. Która oś liczbowa przedstawia 93 odjąć 76? No to zobaczmy. We wszystkich odpowiedziach zaczynamy w 93. W pierwszym przypadku odejmujemy 7, a potem 6, ale żeby odjąć 76, musimy najpierw odjąć 70, a potem 6. 7 nie wystarczy. Ta odpowiedź mi się nie podoba. Tutaj odejmujemy 60, a potem odejmujemy 7. To jest odejmowanie 67, a nie 76. Musimy odjąć 7 dziesiątek, a potem 6 jedności. W tym przypadku odejmujemy 7 dziesiątek, czyli 70, a potem odejmujemy 6 jedności. To jest na pewno dobra odpowiedź. Może jeszcze jeden przykład. Która oś liczbowa przedstawia 12 dodać 87? We wszystkich startujemy z 12 i musimy dodać 80, a potem dodać 7. 80 i 7 jedności. Tutaj dodajemy 80, potem dodajemy 7. Pasuje. Ta odpowiedź jest ok.